jej, gdy chcę. I po tym świecie zniknąć, jakże w nim cudownie jest. Lubię pływać w wielkim oceanie, nie ma granic. Wystarczy kropla. Bo ja mam tajemnicę swą, domem pod morską doń. Pójście w nią, to twoja moc, to me królestwo. Bo ja mam tajemnicę swą, domem pod morską doń. I wierzę, że ten świat ogromną muszą jest, a ja perłą w Porwanie. Jabłkowy na wynos. Idziesz gdzieś? Do pracy i jestem już spóźniona. Dobra, a gadałaś już tak, na to? Wszystko wie, wracam wcześniej. Jesteśmy umówieni. O 5:00? Tak, tato i Kim nocują dziś u cioci, więc mamy dom dla siebie. Super, powiem Belli. Nie, ja to zrobię. Przygotuj mi sok. To mógłbym dośpiewać drugi głos. Tak, mógłbyś. Bella, pamiętasz o naszym wieczorze? Wieczorem mamy próbę. O... Kompletnie zapomniałam. Odwołaj ją. Podczas pełni trzymamy się razem. Mogę ci znaleźć jakąś wymówkę, jeśli chcesz. Nate, przełożymy próbę. Jasne. Łatwo poszło. O, to mój sok? Aha. Bardzo ci dziękuję. To do wieczora. Czekam na was. Na razie. Bierzecie to na poważnie. Ale nie tak jak Louis. Gdzie on jest? Zawalił próbę. Nie wiem. Pewnie nad czymś pracuje. Mu w oko. Co powiedziałaś swoim rodzicom? Powiedziałam, że będziemy się uczyć całą noc. Ale nie licz na to, że się wyśpisz. A co Will tutaj robi? Ciągle się kręci w powietrzu. Cześć, Will! Cześć! Zauważyłeś jego zachowanie? Tak, ale o co mu chodzi? Dziś jest pełnia. Delfiny to wyczuwają. Księżyc wpływa na większość wodnych stworzeń. Ja to znam. Na razie. Idziemy na sok? Nie mogę. Muszę trochę odpocząć. Wczoraj w ogóle nie mogłem zasnąć. Ciągle myślę o Mako. Jeszcze nie odpuściłeś. To było zbyt realne. Już to przerabialiśmy. Zrozum, że uderzyłeś się i miałeś halucynacje. Jeśli... znowu nie będziesz mógł zasnąć, to zadzwoń do mnie. W środku nocy? Tak, kiedy zechcesz. Dzisiaj nocuję u Clio, więc i tak będziemy gadać do rana. Wyobrażam sobie. Jakby co? Znasz numer. Bardzo zajęty. Dla ciebie zawsze mam czas. Czyżby? Naprawdę. Co powiesz na wspólny wieczór? Tylko we dwoje, z dala od ludzi. Moglibyśmy wziąć dużą pizzę, obejrzeć zachód słońca. To brzmi romantycznie. Tylko, że przeoczyłeś pewien drobiazg. Hmm? Pełnię.
Przecież panujecie nad tym. No, to nie jest takie łatwe. Spokojnie, zaopiekuję się tobą. Tak, to miłe. Ale umówiłam się z dziewczynami. Pospiesz się, Kim. Chciałbym dotrzeć do cioci przed północą. Jeszcze się pakuje. To tylko jedna noc. Clio, ty też powinnaś jechać. Chciałabym, tato, ale muszę się przygotować do tego sprawdzianu. Mamy tyle materiału, że pewnie nie zmrużymy oka przez całą noc. To na pewno. Czyś ty oszalała? Cała walizka. Bez mojej walizki nie pojadę. Nie pracujcie za długo. Postaramy się. Zarządzam koniec nauki. Straszne. Co? Że tak dobrze kłamiesz. Kłamie? Tylko naciągam fakty. Chyba jednak w konkurencji z tobą przegrałabym. Nie bądź taka skromna. A kto wymówił Willowi przewidzenia? Sophie, już po piątej. Koniec twojej zmiany. No tak. Wiem, że jesteś świetna. Nie musisz się aż tak starać. Dzięki, ale miło mi to słyszeć. Jeśli chcesz mieć wolny wieczór, chętnie przejmę stery. Nie trzeba. Dzisiaj spełnia Iriki. Co takiego? Jest zajęta. A jak to się ma do pełni? Nijak. Kończ już i do jutra. Gra? Tak, przypomniała mi się ta jaskinia na Mako. Dałbyś temu spokój. Chciałbym, ale nie mogę. To miejsce jakby ożyło. Przestań o tym myśleć. A co z moją latarką? Ten dziwny wodospad wessał ją. Skup się na trenowaniu. Masz zostać najlepszym freediverem na świecie. To jest twój cel. Masz rację, ale to mnie męczy. Proszę cię, wyluzuj. Ugotuję spaghetti. Zjesz trochę? Chętnie. A zamiast myśleć o głupotach, możesz mi pomóc, jeśli chcesz. Może później. Muszę jeszcze coś załatwić. Księżyc to księżyc, ale jak mamy bronić się przed wodą? Jeśli zatkamy wszystkie krany w domu, to powinnyśmy być bezpieczne, ale na wszelki wypadek zamknęłam też główny zawór. A co z piciem? Chyba wszystko gotowe. A skąd wiadomo, że woda dzisiaj musi nas zaatakować? Właściwie to nie wiadomo. Czy jest tam kto? Spoko, to tylko ja. Właśnie wracam z naszej wyspy. Dać ci za to medal, czy... Zainstalowałem w jaskini kamerę, która zarejestruje wszystko od wschodu do zachodu księżyca. Super. No, nareszcie będziemy wiedzieć, co się tam dzieje i załatwimy wodnego potwora. A masz jakiś pomysł na dzisiejszą noc? Nie. Dobra, mamy jeszcze 10 minut do wschodu księżyca. Możesz przestać. Tak, ale musicie się przygotować. Pomyślałyśmy o wszystkim.
Zobaczę, kogo przyniosło. Uważaj, a jeśli to... Matka na pewno nie nauczyła się pukać do drzwi. Już idę! Will! Cześć, zastałem Bellę? Miała być u ciebie. O. Zastałeś. Mogę wejść? Cześć. Możemy chwilę pogadać? A co się stało? Wolałbym na zewnątrz, na osobności. Jasne, chodź. Bella, czekaj. Czy ty wiesz, co robisz? Wrócę za kilka minut. Czy ona nie rozumie, co tu jest grane? Niestety, za każdym razem, kiedy on się pojawia, Bella traci głowę. Co? Stało się coś, że nie mogłeś zaczekać? Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Jasne. Też była pełnia, jak dziś. Kiedy odzyskałem przytomność, nie mogłem znaleźć latarki. Już wiem dlaczego. O. Uwierz mi, wessał ją ten wodospad. Jakoś trudno mi... Uwierzyć, wiem. Tylko, że następnego dnia wróciłem po latarkę. Zniknęła. Więc co się stało? Może jednak nie zwariowałem? Will, daj sobie spokój. Nie, postanowiłem dzisiaj tam popłynąć. Sprawdzę, czy to się nie powtórzy. Dzisiaj? Tak, czemu nie? Wymienić powody, ciemności, odludzie, samotność. Zaczekaj. Nie muszę być sam. Popłyniesz ze mną? Nie trzeba było go wpuszczać. Nie wpuściłam go, sam się wprosił. Bo mu pozwoliłaś. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Wschód księżyca za... 5, 4, 3, 2... Ona poszła. Zaraz wróci. Słyszycie to? W całym domu jest pełno rur. Mówiłaś, że zamknęłaś zawór? No pewnie. O, oho, mamy towarzystwo. Będzie widno jak w dzień. Jest pełnia. Przełóżmy to na rano. Sportowcy powinni się wysypiać. Muszę już wracać do dziewczyn. Proszę cię, chodź. Nie, dziś nie. Nie rozumiem. Najpierw mi mówisz, że mogę na ciebie liczyć, ale gdy proszę cię o pomoc, to ty mnie wystawiasz. Tak jak inni. Will! Posłuchaj mnie. Daj spokój. Bella! Bella! Will! Gdzie Bella? Nie ma jej! A jeśli wpadła do wody, ona chyba kiepsko pływa. Przed twoim przyjściem mówiła, że skoczy po pizzę. Jeszcze jej nie znasz, ona ma wilczy apetyt. Zrobiłem może 3 kroki, zniknęła w mgnieniu oka. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jak szybko potrafi ulotnić się moja siostra. Zadzwonię do niej. Nie wzięła komórki. Ani torebki.
I uważacie, że to jest normalne? Ten typ tak ma. Po prostu znamy ją lepiej niż ty. Serio? Oczywiście. Nie będziemy cię dłużej zatrzymywać, Bella. Na pewno do ciebie zadzwonię, a wtedy wszystko się wyjaśni. Wyluzuj. Przekażcie jej, że czekam na telefon. Gdybym nie odbierał, to znaczy, że jestem na Mako. Mako? Nie ma sprawy. Cześć, miło, że wpadłeś. Co robimy? Płyniemy na Mako. To niebezpieczne. Zostańcie, sam popłynę. My tam dotrzemy szybciej i ty lepiej zatrzymaj Willa. Clio, uważaj. Bardzo się boisz? Ja też. Nie mamy wyjścia. Może nie będzie tak źle. Will, słuchaj. Dziewczyny właśnie poszły szukać Belli, więc nie musisz się o nic martwić. Masz jeszcze jakieś rewelacje? Tak. Słuchaj, ty nadal wybierasz się na Mako? Tak, muszę koniecznie coś tam sprawdzić. Poczekaj do rana. Jest już ciemno. No to co? Nie lubię zmieniać planów. Szkoda, że Bella nie chciała ze mną popłynąć. Więc jej to powiedz. Dziewczyny uwielbiają takie teksty. Naprawdę kiepski pomysł. Zatrzymujesz mnie? Nie chcesz, żebym coś zobaczył na tej wyspie? Nie. To na razie. Popłynę z tobą. Na wszelki wypadek, gdyby jednak coś tam było. Jeszcze trochę, Bello. Clio! Ricky, nie teraz. Wygląda całkiem normalnie. Jak się czujesz? O. A, to wy. Chcę tam wrócić. Co? Chcę wrócić do jeziorka. Jak to? Z początku bardzo się bałam i próbowałam walczyć, ale potem strach minął. Poczułam spokój i taką błogość. Błogość? Byłam szczęśliwa. Tak, ale wyglądało to trochę inaczej. No to coś próbowało zmienić cię w wodę. To nic. Jeśli masz ochotę na kąpiel, droga wolna. Ja się stąd zmywam. Patrzcie. Zaczekaj! Uważaj, stary! Znikamy stąd. Ej, uważaj, stary! Powtarzasz się? Tak? Myślałem, że nie słyszałeś. Dziwny jesteś. Podobno. Mój lekarz twierdzi, że to nieuleczalne. Widzisz? Wszystko w porządku. Tylko zmarnowałeś czas.
wcale nie. Co? Znalazłem latarkę. No i? Jest wrośnięta w skałę. Mam dowód, że ta ściana zamienia się w wodospad. A może po prostu wpadła ci w szczelinę, czy coś takiego? I wciąż działa? Przecież tkwi tutaj od miesiąca. To niemożliwe. Dobre baterie. Nie. To miejsce ożywa. Mam na to dowód. Znalazł swoją latarkę? To żaden problem. Ale teraz ja mam kłopot. O czym mówisz? Może mieć do mnie żal, że go zwodziłam. Na szczęście Louis go zatrzymał. Gdyby nie on, Will zobaczyłby znacznie więcej. Gotowe już? Tak, już kończę. Przygotowałam popcorn. A Ricky, mogłabyś to potraktować trochę bardziej poważnie? To tylko popcorn, wyluzuj. Bardzo was proszę, żebyście się tylko nie wystraszyły. Damy radę. Dobra. Nareszcie się dowiemy, co się wczoraj wydarzyło. Tak, jasne. A potem znajdę sposób, żeby nad tym zapanować. Dobra, koniec tajemnicy. Kino akcji. Nie. I co? W jaskini musiał wystąpić jakiś impuls elektromagnetyczny, który wykasował cały dysk. Czyli nic nie masz? Nie. Moje gratulacje. Gdzieś ty był całą noc? Musiałem coś załatwić. Niech zgadnę, na tej wyspie? Znasz mnie jak mało kto. Jesteś uparty jak osioł. Spokojnie, nie opuszczę treningu. Zaśniesz pod wodą ze zmęczenia. Później sobie odpocznę. Proszę, zapomnij już o tej wyspie. Jasne, jasne. Ach, co ty masz w tym plecaku, kamienie? To próbki skał. Po co to zbierasz? Czy to ma jakąś wartość? Nie, raczej nie. Znalazłem to w tej jaskini. Oryginalne. Nie musisz kupować drugiej. Tam się naprawdę coś wydarzyło. To miejsce ożywa. Ożywa. W kółko to powtarzasz, ośmieszasz się. A jak to wytłumaczysz? To nie ma znaczenia. Ty byłeś świadkiem. Powiedz im. Wiesz, Will, ja nie wiem. Pełnia ma wielki wpływ na to miejsce. Proszę cię, odpuść sobie. Znalazłem dowód. Nie mogę. Na Mako dzieje się coś dziwnego. Nie odpuszczę, dopóki nie dowiem się co. Wersji polskiej Eurocom Studio. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Anna Wysocka. Dźwięk i montaż Andrzej Kowal. Kierownictwo produkcji Berenika Wyrobek. Wystąpili Joanna Pach, Iwona Rulewicz, Małgorzata Szymańska, Klementyna Umer, Barbara Melzer, Adrian Perdion, Adam Krylik, Tomasz Bednarek, Cezary Kwieciński, Dariusz Odija i inni.